Zobaczmy, jak działa grawitacja. Znowu mordo! Co się dzieje? Nie. Naprawdę to działa? Gumę palę na kostkach lodowych, chłopie. Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, jesteśmy świeżo co po aktualizacji 6.01, w której dodali nowy przedmiot. Mianowicie mowa o schładzaczu. Witaj lodzie, żegnaj tarcie. Za chwilę odpalamy tryb plac zabaw i testujemy nowy przedmiot. Mało tego, do rozgrywki zostały dodane opcje własne do trybu plac zabaw. Jak widzicie, możemy teraz sobie manewrować różnymi dodatkowymi opcjami, na przykład osłony, pełne osłony, puste osłony, bądź też połowa osłony. Możemy respić się od razu z Kevlarem. Bardzo fajna rzecz. Dajemy sobie pełne osłony, zdrowie, połowa zdrowia, pełne zdrowie, jeden punkt zdrowia. Dajemy sobie pół zdrowia, żebyśmy wiedzieli po prostu, czy to działa. Upuść przedmioty po zlikwidowaniu. Wyłączone. Możemy sobie włączyć, wiadomo, gdy zginiemy, wszystko nam wypadnie, a gdy to wyłączymy, cały czas mamy pełny ekwipunek. To jest spoko opcja. Obrażenia od upadku wyłączone. Możemy sobie je włączyć, a my sobie je wyłączymy i zobaczymy, z jakiej wysokości możemy spaść i czy się zabijemy, czy nie. Grawitacja bardzo niska, normalny, niska. Dajmy sobie bardzo niską, czyli będziemy wysoko skakali. Pora doby: dzień, noc, cykl dobowy. Dajmy sobie dzień, dzień jest ładniejszy. Nazwa graczy i lokacji. Tylko drużyny, pokazuj zawsze, ukrywaj zawsze. Dajmy tylko drużyny. Teraz jak będzie ukrywaj zawsze, jest mega kozak, będzie fajnie się teraz bawiło w tryb chowanego. O! W ten sposób, nie będzie trzeba po prostu zmieniać drużyny, tylko od razu nie będziemy widzieli chyba ników. Ja teraz zachęcam wszystkich do stawienia łapeczki w górę oraz zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem, ponieważ około 50% moich wyświetleń pochodzi poza kanału, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do subskrybowania. Okej, moje kochanie, jesteśmy z powrotem. 36 minut logowałem się na plac zabaw. Jakaś masakra, dobra. Od razu sprawdzamy, co my tutaj mamy ciekawego. Wylądujmy, zobaczmy, jak działa grawitacja. Przekozacko. Mamy lamę na dole. Cyk. Zobacz, co się dzieje, gościu. Nie tracę hapsów? Nie, no to kozak. Oj, moi drodzy, szykują się mega odcineczki z trybu plac zabaw. Przypominam, że tylko u Farela prawdziwe, nowe tryby z trybu plac zabaw. U nikogo innego. Dobra, lecimy dalej. Skok przez płot. Szukamy nowego zwalniacza, zamrażacza. Jak widzicie, od razu mamy full keva i połowę życia. Tak jak sobie ustawiłem, będziemy mieli cały czas dzień. Troszeczkę sobie zmniejszymy grafikę. Z przodu mam jakiś balonik. Ej, no przesada, teraz jest naprawdę mega fajnie. Jestem ciekaw, jak to długo zostanie na trybie plac zabaw. I też jestem mega ciekaw, czy będą dodawali kolejne ciekawe opcje. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na dodatkowe opcje, które mogłyby być dodane do trybu plac zabaw, piszcie oczywiście w komentarzu. Ja sobie szybciutko lecę coś znaleźć. Jestem ciekaw, jak ustawiłem taką grawitację. Jak weźmiemy zaraz wózek golfowy, co się będzie działo, wiecie? To jest naprawdę mega ciekawe. I też jestem ciekawy, jak będzie działała ta grawitacja właśnie na granat impulsowy na przykład i panel skokowy. Czekajcie, wezmę sobie stadion, żebym miał. Może mi się przyda czegoś. Okej, sprawdźmy. Powiem tak, ja chyba się odbiłem. A jeszcze raz, bez skakania. No spoko, spoko. I teraz, boom. O, teraz mnie chyba podwójnie wyrzuciło. Pokeball, idź! O! Światełko, jakie nastawienie się zapaliło. Co my mamy? Dalej nic nie mamy, szukamy dalej. Odbiję się teraz od panelu skokowego. Tylko czekajcie. O, może od tego? No spoko, ale naprawdę męczące jest to. Ewentualnie polecam sobie taką grawitację włączyć tylko do zabaw, niczego innego. Jeżeli macie pomysł na jakąś ciekawą zabawę, oczywiście również piszcie w komentarzu. Farel z pewnością dla was coś nagra. Lama na drzewie. Ja dziękuję, ale beka.
Gdzie jesteś, lamciu? Tutaj jesteś, lamciu. Okej, jest grapplerik i bounce spady. Dobra, od razu stawiamy. No postaw coś. O! Jest pułapka! Mamy pułapkę lodową. Zaraz zobaczymy, jak ona działa. Tylko chciałem jeszcze sprawdzić sobie tak. Bounce pad działa w ten sposób. Mordeczki. Pułapka lodowa ponoć ma sprawić, że się na niej poślizgniemy. Na początku myślałem, że będzie nas spowalniać, ale wychodzi na to, że się na niej poślizgniemy. Więc zbudujmy sobie rampę na max wysokość, postawimy ją pod skosem i po prostu będziemy schodzili sobie z rampy i najdziemy na tą pułapeczkę. Prawdopodobnie powinniśmy się ześlizgnąć na sam dół. No jestem mega ciekaw, jak daleko się poślizgniemy. Dobra, jeszcze troszeczkę. O, tutaj mamy maxa. Sobie ładnie zabudujmy. Postawimy teraz tutaj pułapkę ślizgacza naszego. Jest i ślizgacz, uwaga. Znowu mordo! Co się dzieje? Ej! Mam kolejną kozacką minigierkę, nie? Patrzcie, na sam dół jedziemy! Wow! Wow! Ej, nie mam pytań! Przekozacka rzecz! Naprawdę, a teraz spróbujmy tego. Postawmy ją jak najdłużej. Takie fajne coś. Plato, jak ja to nazywam. I zobaczymy, ile metrów się poślizgniemy. Pamiętajmy, że jedna kratka to jest 5 metrów. Skoro z górki tak jechaliśmy sobie kozacko na pazurki, no to jestem ciekaw, jak daleko po prostu wbiegając na nią się poślizgniemy. Okej, podejrzewam, że wam tyle starczy. Więc tak. Wbiegamy. Aha. Ej. Zobacz. Ej. Bezbłędne. Co tak długo? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Teraz będziemy liczyli metry. Wbiegamy. I staje. Raz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. 80 metrów. Dobra. Teraz zrobimy to jeszcze inaczej. Jak mamy 80 metrów bez biegania, a plus biegnięcie. Aha. W taki sposób to działa. Czyli biec możemy, ale po prostu nie wyhamujemy. No dobra, dobra, czyli sprawdziliśmy, mordeczki, na jaką odległość po prostu się po wbiegnięciu na pułapkę się zatrzymujemy. Jabadabadu! Uwaga! 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 3, 2, 1, go! Poszła! Czy będzie z telemarkiem? Telemark! Pięknie, pięknie! Mam wózek golfowy. Teraz szybciutko zobaczymy. Wow! Nie idzie jeździć. Niestety, mordeczki, nie idzie jeździć wózkiem golfowym. Na tej grawitacji. Szkoda. Dawaj, dawaj, obróć się. Zobaczcie, co się dzieje. No to nie idzie jeździć, powolutku, chyba że. Bardzo słabo, nie ma w ogóle przyczepności. Zobacz, co się dzieje. Zapomnij, że pojeździsz, wariacie. Dobra. No nie, no to jest bez sensu. Zobacz, co się dzieje. Nie da się jeździć. To nic, kochani, teraz bierzemy szybko, wyłączamy grawitację, loguje się drugi raz na plac zabaw i zobaczymy, jak zamrażacz działa na wózek golfowy. Czekajcie, jeszcze co tylko skok zrobimy jakiś. O, bardzo słabo. Okej, mamy wózek golfowy, teraz sprawdzimy, czy lodowa pułapka ma wpływ.
Tu mamy taką fajną góreczkę w dół w sumie, ale nie no, nie zbuduję tak. Ma wpływ na pojazdy mechaniczne. Dobra, taka będzie nam starczyła, cyk cyk, schody w dół, hyc hyc, hyc hyc. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo wraz z 6. sezonem fizyka samochodów troszeczkę się zmieniła, ponieważ kiedyś jak zostawiłeś samochód, to on stał. A teraz jak go zostawisz, to on czasami się potrafi stoczyć na dół. Ile mam tych pułapek? 6. Super. 6 pułapek, to elegancko. Troszeczkę za daleko zaparkowałem. Co myślicie? Mi się wydaje, że nie ma w ogóle wpływu. Chyba, że mi się na kółkach kostka zrobi. Uwaga! Nie! Naprawdę to działa? Oh no! Ej, przekozacko! Przekozacko! Ale teraz będą gierki. Przesada, wyobraźcie sobie, ktoś najeżdża na taką teraz pułapkę wózkiem. Idzie, spada poza mapę, nie? Będzie kozak, dobra. Wjeżdżamy na górę. Gumę palę na kostkach lodowych, chłopie. O nie. Dobra, czas teraz sprawdzić wózek sklepowy. Golfowy już mamy. No ślizgamy się po prostu, mamy słabszą przyczepność. Ale spoko, spoko opcja. Podejrzewam, niedługo zostanę wprowadzone coraz więcej takich pułapek. Pewnie zostaną pułapki lepiące, że będziemy się po prostu przyklejali i będzie nas zwalniało. Czy jest tutaj jakiś wózek sklepowy? Nie ma. Zróbmy sobie tutaj parkiecik szybko, jakiś byle jaki. O, można teraz pod wózkiem budować w końcu, dobra. Proszę bardzo. Juhu! Aha! I nie dość, że wózek, w wózku kółka przymarzają, to jeszcze mi na nogach. Dobre, dobre, o wszystkim Epic Games znowu pomyślał. Moi drodzy, to co? To chyba by było tyle z tego odcinka. Ja oczywiście coś jeszcze ciekawego związanego z tą kostką wymyślę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych odcinków z trybu plac zabaw i z testowania nowych broni i przedmiotów. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!